Bogu, bracia i siostry. Niezmiernie się cieszę, że dzisiejszego poranku Pan Bóg przemawia do mojego serca, myślę nie tylko do mojego, ale do każdego z nas. I tak starałem się jakieś takie motto znaleźć tego wszystkiego, co już dzisiaj słyszeliśmy. I takie mi spostrzeżenie przychodzi na serce. Wiecie, kochani, tak patrzę na swoje życie, na nasze relacje rodzinne, domowe, ojcowskie, matczyne, synowskie i tak dalej. To jest rodzina. Kochani, dlatego też Biblia mówi nam tak cudownie. Apostoł Paweł pisze i mówi takie słowa: wszystkich szanujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie, braci milujcie. Kochani, jest również prawdą to, że siebie nawzajem potrzebujemy. Pamiętam, parę lat temu czytałem takie, może nie świadectwo, ale taką, jakby to powiedzieć, przysłowie po rosyjsku, czy to lutrze, adna mać lutrze sta uczytilej. Jedna matka, która wywiązuje się z swoich obowiązków matczynych, tym bardziej jak jest chrześcijanką, jest lepsza od stu nauczycieli. Kochani, do ojców z kolei też Słowo Boże mówi, pamiętam, to był rok 85, 6, Nowy Rok, byłem wtedy zaproszony na społeczność powitania Nowego Roku do braci baptystów w Hajnówce i tam, jak często do tego wracam, wyciągnąłem taką przypowieść, werset Słowa Bożego, przypowieści Salomona 3,12, i tam było tak pięknie powiedziano, że kogo Bóg miluje, tego smaga karci jako ojciec ukochanego syna. A więc czasami jest potrzebna rózga karcenia, ale myślę, kochani, że to, o czym dzisiaj chciałbym powiedzieć, tak modliłem się, mówię: Panie, no wiecie, i tak patrzę, że Pan Bóg i Duch Święty prowadzi nas ku temu, aby to słowo było słowem takim, jakby to powiedzieć, i kazania, no takie życiowe. Nie wiem, ile kazań, nie jest rzeczą, nie do mnie należy ocenianie, ile w swoim życiu wygłosiłem kazań takich życiowych, ale to, o czym dzisiaj chciałbym wspomnieć, no będzie może czymś takim szczególnym, nie wiem jak dla was, ale dla mnie na pewno. Chciałbym o czymś powiedzieć, do czego wzywa nas Biblia, do czego wzywa nas Pan Jezus. On jest naszym nauczycielem, amen. On powiedział: nikogo nie nazywajcie rabuni, to jest nauczyciel, jeden wasz jest nauczyciel i nim jest kto? Chrystus. A wy jesteście kim? Braćmi. Kochani, nie zapominajmy o tym, że Biblia nam w Psalmie 119 mówi, że słowo Twoje jest pochodnią, nogą moim, światłością, ścieżką moim, i dzięki Bogu za to słowo, które dzisiaj słyszeliśmy. I tak patrząc na nasze ludzkie, czysto ludzkie relacje, może nawet ktoś by powiedział i chrześcijańskie, i tak patrzę: no Panie, przecież Ty znasz nasze życie. Znasz nasze życie niedzielne, znasz nasze życie codzienne, znasz nasze relacje rodzicielskie. I tak patrząc, no to tak jak z mową, że jeśli ten, kto nie uchybia w mowie, jest jakim mężem? Doskonałym. I my może jako rodzice pragnęlibyśmy wychować swoje dzieci, dać im i pokazać to, co najcenniejsze, to, co najlepsze, ale z drugiej strony, kochani, trzeba zrozumieć i tych młodych. Pamiętam, nie tak dawno pisałem z córką pewne spostrzeżenie odnośnie wychowania dzieci, i że ten wiek nastolatków to jest tak zwana burza mózgów, że wtedy faktycznie człowiek młody, no, różnych rzeczy się chwyta, różnych wartości poszukuje, różne cele i różnymi rzeczami swoje życie wypełnia. Ale kochani, dobrze jest znaleźć, jak już dzisiaj słyszeliśmy, tą właściwą drogę i stać na tych ścieżkach odwiecznych, tą właściwą drogą, tą prawdą jedyną w życiu, która nigdy nie zawodzi, która od pokoleń trwa, jest Jezus Chrystus. Czego potrzebujemy, kochani, my, współczesne chrześcijaństwo na dzień dzisiejszy, Kościół Oblubienica Jezusa Chrystusa? Nie wiem, kochani, od 85 przełomu 6 czytam Biblię, ale wczorajszym wieczorem, kiedy tak wziąłem Słowo Boże do ręki, przeżyłem coś szczególnego. Przeżyłem coś, co mnie poraziło, dotknęło, jak to brat pastor pięknie zaznaczył, aby to słowo nie było tylko dotarło do ciebie w swojej treści, chociaż to też jest błogosławieństwo, ale ono dotarło w mocy, w Duchu Świętym, z siłą przekonania, i wtedy ono jest w stanie zmienić twoje i moje życie, i zmienia je,
I to jest cudowne, i to jest błogosławione, błogosławione. Kochani, otwórzmy wspólnie, kto ma Nowy Testament, podzielę się króciutkie, będzie to taki wstęp do tego, o czym dzisiaj chciałbym powiedzieć. Wiecie, kiedy tak przeczytałem, popatrzyłem na to zwierciadło Słowa Bożego, byłem porażony. Ewangelia, jeśli dobrze pamiętam, Łukasza, 27 werset rozdziału 6. Kiedy przeczytałem to słowo, powiedziałem: Panie, ja się poddaję. Panie, ja do tego nie jestem zdolny. Panie, ja tego nie potrafię. Czego mi się nie dostaje, czego mi brakuje? Przeczytajmy to słowo. Chciałbym podzielić się tylko tymi dwoma wersetami z 27 i 8 wersetu rozdziału 6 Ewangelii Świętego Łukasza. Ale wam, którzy słuchacie, powiadam: miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tych, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Kochani, żeby to mieć w swoim życiu chrześcijańskim, wiecie, to potrzebna jest pewna dorosłość, pewny poziom wzrostu duchowego. Poddałem się, mówię: Panie, ja tego nie potrafię. I mówiłem: Panie, pokaż, co powinienem zmienić, jakim powinienem stać się człowiekiem, aby po pierwsze, Pan Jezus powiada, ale wam, którzy słuchacie. My może od lat słuchamy tych wersetów Słowa Bożego i chwała Bogu za to, ale kiedy Pan Jezus coś akcentuje, to mówi do tych, którzy to słowo przyjmują, które to słowo jest w ich sercach i jest na tyle otwarte, aby wykonało tą pracę. Powiadam, którzy słuchacie, powiadam: miłujcie nieprzyjaciół waszych. Pierwsza rzecz. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tych, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Wiecie, pomyślałem sobie o jednej rzeczy. Dobrze, Panie, jest, że ja o tych wszystkich ludziach nie wiem. Że może nie znam tych imion, tych nazwisk, które są do tego zdolne, nie wnikając w ocenę, czy słusznie, czy niesłusznie, czy krzywdzą. W Biblii tysiąc razy jest powiedziane o tych, co, o tych, którzy mamy się modlić, którzy was oczerniają. A więc, kochani, to kiedy przylgnie do twojego życia niesława i ono jest z tytułu niezapracowanego twojego autorytetu, bo ktoś sobie upodobał, aby bluźnić tobie, ktoś upodobał sobie, aby ciebie zlekceważyć, aby ciebie oczernić i tak dalej, i tak dalej. Miłować, co jest potrzebne, kochani, w naszym chrześcijaństwie, aby, kochani, no sama pierwsza, to co Pan Jezus powiedział, pomyślałem sobie: Panie, są potrzebne trzy rzeczy. Po pierwsze, to jest miłość twojego i mojego serca, bo bez miłości dalej nie przejdziesz. Bez miłości nie będziesz tolerował, błogosławił, dobrze czynił swoim nieprzyjaciołom. Druga rzecz, jest potrzebne zaparcie się samego siebie. Bo jeśli pomyślisz na sposób ludzki, tak jak postępuje ten świat, o czym Pan Jezus niżej mówi o tym, że i celnicy tak robią, i świat tak postępuje, grzesznicy tak samo, i poganie milują tych, którzy innych, którzy milują swoich, ale ty masz wyjść i wejść na wyższy poziom chrześcijaństwa. Masz zaprzeć się siebie samego. Przecież Pan Jezus powiedział: a kto chce iść za mną, niech. Niech. Trzy rzeczy. Na pewno dobrze je znacie. Ale jedną z nich, tą środkową, jest to, abyśmy zaparli się siebie samego. Nie polegali na naszym rozumie i nie pielęgnowali jakichś myśli, odczuć w naszym sercu i umyśle, że ten człowiek jest taki, taki, taki. Ale błogosławili i miłowali. I trzecia rzecz, która będzie treścią dzisiejszej mojej usługi. Nie wiem jak wy, i gdybym tak was osobiście zapytał: bracie, może 20, 30, 40, a może ktoś jeszcze więcej lat idzie za Panem i ta droga już taka wydłużona, i bym zapytał: czego nauczyłeś się od Jezusa Chrystusa? To pytanie pozostawiam w naszych, kieruję do naszych serc, abyśmy odpowiedzieli to przed Panem i Panu. Ale kochani, mam tą możliwość, aby powiedzieć troszkę o sobie. I Pan Bóg szczególnie dwóch rzeczy uczy
w moim życiu, mnie doświadcza również, sprawdza i wiele sprawdzianów w swoim życiu przeszedłem. Po pierwsze, to jest tego, aby miłować ludzi. Czy masz, masz miłość do tego świata ginącego? Czy masz miłość do tych ludzi, którzy, jak Stasiu zaznaczył, każdego dnia umierają? I śmierć jest zjawiskiem powszechnym w dzisiejszych czasach również. Czy masz miłość do tych ludzi? Kochani, druga rzecz, którą Pan Bóg mnie uczy, szczególnie bardzo dotkliwa lekcja, która wymaga zaparcia się samego siebie do granic możliwości wytrzymałości. To wiecie, co to jest? Przebaczenie. Kochasz swego syna, kochasz swoją córkę. Może i nie tak jest w życiu. Kochani, i to usługę dzisiaj nazwałem, może taki tytuł zatytułowałem, przebaczenie, konieczność czy obowiązek. Kochani, czy nam coś Biblia tak szczególnego oferuje? Nauka Jezusa Chrystusa. Popatrzyłem na Jezusa Chrystusa tak od końca Jego życia. To była śmierć. I On się modlił, niektórzy w języku hebrajskim, greckim, że tylko 7 słów wypowiedział. U nas troszkę w polskim jest troszkę więcej powiedziane. Ale jedną z myśl, którą Pan Jezus przekazał tam na krzyżu dla nas, potomnych, uczniów, naśladowców Jezusa Chrystusa, Pan Jezus modlił się tak: Ojcze, odpuść im, albowiem nie wiedzą, co czynią. W innym przekładzie w Biblii Tysiąclecia jest powiedziane: Ojcze, przebacz im. I teraz pytanie dla nas. Kochani, pierwsza rzecz, 2 pytania. Dlaczego Pan Jezus kieruje te słowa, tą modlitwę pod adresem Ojca? To jest jakby prośba. Zobaczcie, Pan Jezus nie mówi w pierwszej osobie własnej osoby, prawda? On nie mówi: ja wam przebaczam. Ale on zwraca się do Boga i mówi: Ojcze, odpuść im, albowiem nie wiedzą, co czynią. O kogo modlił się Jezus Chrystus? Jak myślicie? 4 żołnierzy, setnik stoi obok, kontroluje sytuację. Nie pierwsze ukrzyżowanie w Izraelu. Golgota wciąż była napełniana i napełniana. Złoczyńców nie brakowało, rabusi i tak dalej, i tak dalej. Tych Rzymianie szczególnie surowo karali. I ukrzyżowanie było dla rotlów i przestępców i niewolników. I oto cierpi nasz Pan. Jest ukrzyżowany, przybity do krzyża i zawołał do Ojca: Ojcze, przebacz im. Kochani, myślę, że Jezus Chrystus, On nie miał problemu z czym? Z przebaczaniem. A jak jest w naszym życiu? Kochani, my myślimy sobie: Panie Jezu, no Ty modliłeś się do Ojca, ale za kogo? Czy tylko ci 4 żołnierze, którzy mieli młotki, mieli gwoździe, wbijali w ręce, wbijali w stopę, zadali ból, cierpienie? A może ktoś, pamiętacie, kiedyś usługiwałem na ten temat, kto ukrzyżował Jezusa Chrystusa? Może to jest powiedziane o arcykapłanach? Jest powiedziane o nich, że Pilat mówi, że oni wydali Ciebie w moje ręce? Ktoś mówi, to oni ukrzyżowali. Ktoś miał powiedzieć: no to Pilat, no przecież on miał władzę, władzę bez władzy, a po rosyjsku byśmy powiedzieli władza, która jednak nie była władzą, bo Pan Jezus powiedział, że gdyby nie była Ci dana władza, skąd? Z góry, nie miałbyś nade mną żadnej władzy. A ona była, to było Boże przyzwolenie, Boży dopust, że Syn Boży, Jezus Chrystus, umrał za Ciebie i za mnie. Kochani, Jezus Chrystus również modli się za Ciebie i za mnie. Ta modlitwa jest skierowana pod Twoim i moim adresem i chwała Bogu, że Ty i ja z niej skorzystaliśmy. Wiecie, kiedy tak myślę o tym przebaczeniu, nie ma czasu, by długo o tym mówić, mam takie szczególne świadectwo ze swojego życia. Kiedy lata 80, 82, no stało się przełomem w moim życiu, kiedy naszą rodzinę, ci, którzy znają mój życiorys, dotknęła śmierć. Najpierw śmierć taty, 82 rok, później opuszczenie, mama odeszła, nas 5 zostało samych. I myślę sobie: Boże, jak to wszystko pogodzić? I przez parę lat żyłem w takiej gorzkości, żyłem w takiej nienawiści. Wiecie, pod adresem kogo?
swojej mamy. I miałem taką jedną myśl, mówię sobie, Panie, chyba już kiedyś na ten temat mówiłem, nie chciałbym, aby moja żona kiedykolwiek, jeśli będzie mi dane być w związku małżeńskim, nazywała się tak jak moja mama. Tak niemiłe skojarzenia miałem. Wiecie, to jest nieprzebaczenie, coś szczególnego. Ale przyszło Słowo Boże, a ono mówi jednoznacznie, czcij ojca swego i co? Matkę swoją, aby dobrze ci się powiedziało i abyś długo żył na ziemi. To jest przykazanie z obietnicą. I teraz jak masz postąpić? Czy masz w sobie, nie dlatego, że jesteś tyle silny, sposobny, ale dlatego, że Duch Święty pracuje nad twoim sercem i On przemawia do ciebie, On cię utwierdza, On cię przekonuje, masz przebaczyć. To jest twoją powinnością, to jest twoim obowiązkiem, to nie jest zalecenie, które byś mógł zrobić albo nie. Nie wiem, jakie wasze jest mniemanie na ten temat, ale dzisiaj chciałbym parę rzeczy powiedzieć i pozostawić w wasze serca pewną przypowieść. Jest to szczególne słowo. Szczególne słowo. Może tak do tego świadectwa wrócę. I Pan Bóg darował ten czas. Pamiętam, to było lato, przyjechała mama, a spór dotyczył mego młodszego brata Adama. Było parę procesów sądowych i ta uraza, to wszystko się potęgowało, burzyło we mnie. Wiecie, my czasami myślimy, no jak to jest, że pewne myśli, wspomnienia z naszego serca wracają i wracają. Wiecie, co to jest? To jest uraza. To jest uraza i słowo uraza znaczy poczuć ponownie. I to latami do mnie wracało i wracało, a ja nie miałem zwycięstwa. Kochani, zwycięstwo to piękne słowo. Ktoś powiedział, bardzo militarne. Ale za nim stoi co? Walka. Masz walczyć. Jaką opcję wybierzesz? Biblijną postawę, czy postawę swojego serca, własnego ja. I kochani, kiedy patrzymy na Słowo Boże, na naukę, którą pozostawił nam Pan Jezus Chrystus. Myślę, że nie jeden z was już słyszał kazanie na ten temat, ale chciałbym, aby dzisiejszego poranku troszkę wniknęli w jedną z przypowieści Jezusa Chrystusa. Kochani, kiedy Pan Jezus dawał przypowieści, po pierwsze są to pewne opowiadania, które mają swój w końcowym efekcie moral, swoją lekcję dla ciebie i dla mnie. I dla jednych, którzy słuchają, przyjmują, ta lekcja, ten moral będzie podpowiedzią w życiu. Ale dla tych, którzy nie odsłuchają, odrzucają, to będzie zakryte, to będzie zasłonięte. I przychodzą uczniowie i pytają Jezusa Chrystusa, Panie, dlaczego do tych ludzi mówisz w podobieństwach? A Pan Jezus mówi, wam jest dane, co? Znać tajemnicę czego? Królestwa Bożego. I dzisiejszego poranku otwórzmy swoje Ewangelie, kto ma Ewangelię Mateusza. 21 werset rozdziału 18. Znane słowo i chwała Bogu. Ale zobaczmy, jakie światło ono rzuca dla nas. Wiecie, co mnie najpierw zastanowiło, kiedy wniknąłem w ten werset słowa, fragment Słowa Bożego? Jedno słowo, wtedy. Wtedy. Aby był moment w życiu ucznia Jezusa Chrystusa, jak się później dowiemy, był to Piotr, był to pewien przełom w jego życiu, kiedy on słuchając Jezusa Chrystusa, jego nauki, lekcji, wskazań odnośnie tego, jak mamy postępować z bratem, no jak już dzisiaj słyszeliśmy, niesfornym, bratem, no który grzeszy. I Pan Jezus, pamiętacie usługę brata pastora z Hajnówki, ciągle ona jest w mojej pamięci, o tym odpuszczaniu. Co to znaczy? Wiecie, może jedną rzecz należałoby wyjaśnić. Kiedy mówimy o przebaczeniu, tam kryją się trzy słowa. Po pierwsze, przebaczyć. Po drugie, darować i odpuścić. To jest to słowo, to samo. Później zobaczymy troszkę w jego znaczeniu. I jest powiedziane w tym 21 wersecie, wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu, Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeśli przeciwko mnie zgrzeszy, czy aż do 7 razy. Może króciutki ten werset Słowa Bożego na początek. Zobaczmy, w umyśle i w sercu Piotra zrodziła się pewna myśl, słuchając nauki Jezusa Chrystusa.
I ona czasami w moim i w twoim sercu się pojawia. I my często zastanawiamy, skąd to jest. I kiedy wczoraj nad tym rozmyślałem, zobaczcie, że Piotr nie pyta i nie stawia kwestii tego, czy mam przebaczyć, czy nie. I co będzie, jeśli ja przebaczę? A co będzie, jeśli ja nie przebaczę? Czy może swoim postępowaniem, zachowaniem, postawą sam zamkniesz sobie wejście do Królestwa Bożego? A może nie? Ale zobaczmy, Piotra interesowało co? Ile razy? Nie wiem, czy wiecie, w ówczesnych czasach zrobili, czyli tak. Jeśli zgrzeszy twój brat i przyjdzie i powie, zgrzeszyłem, to co mu zrób? Odpuść. Pierwszy raz. Jeśli przyjdzie i drugi raz powie, zgrzeszyłem, źle postąpiłem, przebacz, skrzywdziłem i tak dalej, przebacz. Jeśli przyjdzie trzeci raz i powie to samo, zgrzeszyłem, przebacz. Ale czwarty raz. Według nauki ówczesnych rabinów nie. A Piotr miał tyle szczodrobliwości i miłości w twoim sercu. Wiecie, on określił pewną granicę aż do ilu razy? Siedmiu. Siedem to jest biblijna liczba. To jest pełnia, to jest wymiar jego miłości, który ma do bliźniego swego, który go skrzywdził, który go oszukał, który go sponiewierał, który go któremu zbluźnił i tak dalej, różne w życiu są sytuacje. I Piotr taki szczodrobliwy mówi, Panie, czy aż do siedmiu razy? Mówię, bracie, no nie wiem, czy byśmy liczyli na liczydłach, ale pamiętam takie świadectwo ze swojego życia. Przychodzi pewien człowiek, wcale mnie nie przepraszał, a wiecie co, przyszedł? Cztery razy coś pożyczyć. I ja tak patrzę przez okno, wiecie, jaka myśl mi przyszła? No nie, to znowu on. A Piotr mówi o siedmiu razach. I Pan Jezus to samo podkreśla i mówi, miejcie się na baczności, jeśli przyjdzie twój brat i ty wiesz, że zgrzeszył i powie, przebacz, źle postąpiłem, to co masz zrobić mu? Przebaczyć, odpuścić. I jeśli przyjdzie siedem razy na dzień, nie licząc już tygodnia i tak dalej, to Pan Jezus co ma, co nam powiedział? Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza, 17 rozdział. Prześledźcie. Odpuść mu. Odpuść. I tutaj Piotr ze swoją szczodrobliwością w sercu, miłością, mówi, Panie, czy aż do siedmiu razy? I zobaczmy, większość z nas to słowo zna na pamięć. I kiedy mówimy o przebaczeniu, ktoś pięknie powiedział, że lżej jest usłużyć na temat przebaczenia niż przebaczyć. Wiem coś na ten temat. Wiem coś na ten temat i myślę, że każdy z nas. I kiedy samo słowo słyszysz przebaczenie, nie wiem jak w waszym życiu, ale w moim życiu wspomnienia się rodzą i konkretne sytuacje, konkretni ludzie, to jak postąpiłem, jak zachowałem, właściwie czy niewłaściwie. Kochani, a wiecie co to znaczy słowo przebaczyć? Po pierwsze, uwolnić kogoś, puścić wolno, swobodnie. Z hebrajskiego słowo przebaczyć znaczy, wiecie, tak przygarnąć go do siebie, zdjąć płaszcz i otulić go płaszczem. A więc taka bliskość, taki kontakt, takie relacje. Kochani, a w naszym polskim, co jest tak pięknie powiedziane, darować komuś. Przestać się gniewać na kogoś. Darować winę. Puścić w co? W nie? Pamięć. Wybaczyć i odpuścić. Którą definicję wybierzecie? Ja, kochani, z łaski Bożej biorę wszystkie trzy, bo widzę swoją niedoskonałość w tym temacie i dopóki Pan Bóg i będzie mi dane żyć na tym świecie i będą konkretni ludzie i sytuacje, tym bardziej, że nie wiemy. Dzisiaj myślimy, a kto jest moim nieprzyjacielem? Kto jest moim wrogiem? No, tych, którzy krzywdzą, to jeszcze może byśmy znaleźli. Ale Pan Jezus mówi, no miluj nieprzyjaciela. A gdzie oni są? Dzisiaj nie cierpimy ani wojny, ani dzisiaj o wojnie to z historii czytają młodzież i dzieci. A Pan Jezus nas ostrzega na przyszłość. Może przyjdzie taka sytuacja i wiele narodów, krajów tego doświadcza, że są krzywdzeni, gnębieni, poniewierani, bici i katowani. A Pan Jezus mówi, a wy się za nich módlcie, a wy im róbcie co? Błogosławcie. Czy jesteśmy do tego przygotowani? Kochani,
Idźmy dalej. I Pan Jezus wówczas daje odpowiedź. To jest dialog, to jest rozmowa Jezusa Chrystusa z Piotrem. Piotr zadaje pytanie. Pan Jezus teraz to, o czym chciałbym powiedzieć w szczególności. On daje lekcję. Ta przypowieść jest dla nas, kochani, drugą szansą w przebaczeniu, w oparciu o tą sytuację, którą opowiedział Jezus Chrystus. A opowiedział taką przypowieść, też nam dobrze znaną i chwała Bogu za to. Mówi mu Jezus, nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. Dlatego, to już dla Kościoła coś. Tam to było dla Piotra, chociaż my też możemy wziąć to przebaczanie bez ograniczeń, jeśli tego się nauczyliśmy, a może uczymy się w swoim życiu. Dlatego podobne jest Królestwo Niebios. Jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swoimi. I gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 tysięcy talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go Pan sprzedać wraz z żoną i z dziećmi i ze wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Wtedy Pan ulitował się nad nim, nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. A gdy ów sługa wyszedł, kochani, to jest druga szansa, którą otrzymał, a gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze współsług swoich, który był mu winien 100 denarów, i pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: oddaj, coś winien. Wtedy współsługa jego patrzy na kolana, prosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. I teraz ostatni werset, 35 rozdziału 18, brzmi tak: taki Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści, nie przebaczy z serca bratu swemu. Czy to na was robi wrażenie, kochani? Czy to na mnie robi wrażenie, co Pan Jezus nam chce powiedzieć przez to? Oto sługa, niektórzy przeliczają to na miliony dolarów, a inni ten dług tego sługi na parę tysięcy dolarów, ale nie jest, sobie nie chodzi o statystykę. Nie chodzi o pieniądze. Chodzi o twoje i moje serce. Bo pierwszy, który był dłużny, kochani, to jest ten nasz dług wobec Boga. I on został spłacony przez Jezusa Chrystusa. On przybił ten list dłużny z naszymi winami i obciążający nas przed obliczem Boga. Jezus Chrystus darował to tobie i mi. Ale kochani, ta druga sytuacja i ten werset, który przeczytałem, o którym czytamy, 28, jak sługa postąpił ze swoim sługą. To jest dziwne. Wiecie, w prawie rzymskim było dopuszczone, że możesz z dłużnika ściągnąć, wtrącić go do więzienia, sprzedać rodzinie. Rzymianie to dopuszczali. Oni tak traktowali sprawiedliwość ludzką. I ten człowiek, kochani, wiecie, tak pomyślałem: Panie, to byłem ja przez parę lat w swoim życiu. Ty darowałeś, przebaczyłeś. Ty zapłaciłeś cenę. A jak my teraz mamy postępować? Przypomina mi się takie życiowe świadectwo jednej siostry. To były sąsiadki. No, w środowisku wiejskim to jest inaczej. Jedna wierząca, druga wierząca. Posprzeczali się, później się pokłócili. I jedna mówi do drugiej tak, ale dotknęło ją słowo i mówi tak: ja ciebie praszczaju, aleluja. Ale później dodaje: ale zabyć nie mogę. Ale zabyć nie mogę. Wiecie, tam gorycz, korzeń, ta uraza, ona była i była. I to trwało parę miesięcy i śni jej się sen. Stoi przed bramami wieczności, przed bramą wieczności, tą wąską ścieżką. Aniołowie stoją, wyczytują nazwiska. Nie wiem, może kiedyś już studiowałem na ten temat. A ona tak czeka, aż będzie wypowiedziane jej imię. Czeka, czeka. Już podchodzi kolejeczka prawie do niej i nic. I nie usłyszała. I ci, którzy stali za nią, zaczęli ją wyprzedzać, omijać. Jeden, drugi, trzeci. A ona tak
wciąż stoi i czeka i się nie doczekała. Ale kochani, kiedy się obudziła, ona wiedziała, co ma zrobić w swoim życiu. Ona poszła, pojednała się, przeprosiła i kochani, było między nimi uzdrowienie relacji. Czy dzisiaj my potrzebujemy tego samego? Czy dzisiaj tego potrzebuje Kościół Jezusa Chrystusa w starciu, w zderzeniu, z konfrontacją z tym światem? W naszych relacjach sąsiedzkich, w naszych przyjaźniach. Jak to jest w Twoim i w moim życiu? Kochani, pamiętacie modlitwę dzisiaj? Na pewno też będziemy się modlić, Ojcze nasz. I my modlimy się tak, modlimy się czy nie? Odpuść nam co? Winy nasze. Jest powiedziane w innym tłumaczeniu, grzechy nasze, przebacz, albowiem my, jak i my. Zobaczcie, jaka sytuacja zachodzi, dziwna. I to słowo jak, ono jest takie szczególne. Ty stawiasz siebie do dyspozycji i mówisz, Panie, ja przebaczam, to i Ty mi przebacz. Mówię to tutaj parafrazując na własne na własne słowa. Czy tak faktycznie jest? Czy może jest coś w moim i w Twoim życiu, co blokuje, co Ci nie pozwala i wiesz i modlisz się tą modlitwą, a może i opuszczasz słowa tej modlitwy, bo nie chcesz być obłudnikiem. Nie wiem, do kogo dzisiaj jest to kierowane słowo, ale jeśli choć jedna dusza jest, zadam jeszcze raz jedno pytanie. Czy winniśmy przebaczać? Czy powinniśmy? Czy dobrą rzeczą należałoby przebaczać? A może obowiązkiem chrześcijanina jest przebaczać? Jaką odpowiedź sobie dzisiaj wybierzesz? I ostrzeżenie, kochani, takie dla mnie i dla ciebie, na sam koniec skracam się troszkę, patrząc na aspekt fizyczny, umysłowy, nieprzebaczanie, ona pozostawia swoje ślady. Depresja, inne choroby są spowodowane temu, że my mamy umysł swój na tyle uwięziony, że nie potrafimy się z tego wyzwolić. I te myśli nas wciąż nękają, a wróg przychodzi i wciąż w te same miejsca, i wciąż to samo, i wciąż to samo. I to się ciągnie. Nie ma rozwoju duchowego, nie ma wzrostu duchowego. Kochani, ktoś powie, bracie, a co z tym robić? Jak odnieść zwycięstwo? Skąd czerpać zwycięstwo? Popomina mi się takie świadectwo jednej siostry. Kaznodzieja taki czynił to, co większość braci tutaj czyni. Wziął pewien temat do usługi, to było w jednym zborze, i zaczął usługiwać na temat przebaczenia. I usługuje dobre pół godziny i później zadaje pytanie takie sprawdzające, na ile słowo wykonało pracę w sercach słuchających. Kto z was przebacza swoim wrogom, niech podniesie rękę. Patrzy, 60%. Liczył na więcej. 10 minut dołożył do kazania i znowu zadaje pytanie. Bracie i siostry, kto z was przebacza swoim wrogom? 80%. Jeszcze za mało. Trzeci raz, jeszcze parę minut dołożył. Już cierpliwość, kochani, jak teraz 12 się zbliża. Ludzie już o obiedzie myślą. A on znowu, jeszcze 5 minut. I trzeci raz. Kto z was przebacza swoim wrogom, jeśli takich masz? I jak oni się nazywają? 99,9. A jedna siostra z drugiego rzędu nie podniosła ręki. On ją wziął tak do mikrofonu, poprosił i mówi do niej tak, siostro, ile ty masz lat? A siostra chrześcijanka, szczera, mówi, bracie, 93. Siostro, i ty nie masz wrogów? I ty nie masz wrogów? A ona mówi, nie mam, bracie. Siostro, to powiedz, a jak ty robisz, że ty nie masz wrogów? A ona mówi tak, bracie, wszystkich ich przeżyłam. Wszystkich ich przeżyłam. Żyję 52 lata i 3 osoby w mojej miejscowości znam, w tym mojego dziadka, którym się opiekowałem, którzy dożyli ponad 90 paru lat. I moja rada, bracie i siostro, nie czekaj tego wieku.
Jeśli Pan Bóg da, chwała Bogu, będziesz i przeżyjesz. Ale jeśli nie, jest taka piękna pieśń w języku rosyjskim: umiej praszczać, maliś za obiżających. Och, jak my dawno już ją śpiewaliśmy. Czy macie pragnienie dzisiaj? Jeszcze siostry, nie wiem, czy są przygotowane, nawet nie znam numeru tej pieśni. Czy mogliśmy ją tak na koniec zaśpiewać? Popatrzeć na swoje życie, przeanalizować, skonfrontować z tym, co uczy i czego uczy nas Pan Jezus. Może tak poszperajmy w naszych sumieniach, poszukajmy i powiedzmy: Panie, przychodzę taki, jaki jestem. Nie chcę czekać, Panie, bo nie wiem, co będzie jutro. Dzisiaj przebaczenie należy do Ciebie. Kto zrobi pierwszy krok? Pamiętam, takim nastolatkiem byłem, pastor często dzisiaj mówił na temat młodości, a mi taka pieśń: wiecie, co jest najtrudniejsze? Najtrudniejszy pierwszy krok. Kto ma go zrobić? Czy ty jako chrześcijanin? Dzisiaj będziemy się modlić, chwała Bogu, amen. I to będzie ofiarą ust naszych. Będziesz wielbić i błogosławić imię Pańskie. Ale Pan Jezus powiedział: jeśli przychodzisz złożyć swój dar na ofiarę i wspomnisz o czym, że twój brat ma coś przeciwko komu? Tobie. To idź, pozostaw ten dar i idź, co? Pojednaj się ze swoim bratem. Wiecie, na czym ta lekcja polega? Przebaczenie przed ofiarą.